No, jesteśmy w miejscu szczególnym, tak? Tak. Pan Adrian był kiedyś na randce. Tam byłem na randce. Udanej? No, Magda może potwierdzić, że było ładnie, bo na to ogląda. Tam byliśmy. Tam. Jak ten murek jest taki, widzisz? Dobra, siadamy. Cycki miała zajebiste. Tak więc witamy w odcinku Typy spod ciemnej gwiazdy, bo... Bo jesteśmy pod ciemną gwiazdą. Bo będziemy typować, bo trwa konkurs. Można wygrać koszulki kartofliskowe, jakieś tam książki sportowe od wydawnictwa La Bottiga. No i właśnie ten konkurs polega na typowaniu. Jak wziąć w nim udział, to będzie w komentarzu i w opisie filmiku. Ale żeby typować, to trzeba wiedzieć, jak typować. Trzeba umieć. Tak, no i stąd właśnie obecność ekspertów. Którzy umią. Tak, którzy umią i przeanalizujemy sobie 8 spotkań, które odbędą się w nadchodzący weekend. Panowie, mecz numer 1 to jest mecz Ligi 7. Zagłada Lisów kontra Pomowiec Gronowo-Elbląskie. Kurwa, pierwszy raz słyszę tę nazwę. Ciężko mi określić. Pierwszy raz słyszysz nazwę Zagłada Lisów? Zagłada Lisów to mogłoby Zagłada Lisów gdzieś w Syberii na przykład. Zagłada Lisów awansowała z 8 do 7 teraz, tak? Tak. Czyli są na fali, a Pomowiec... Grali nawet w barażu o okręgówkę 2 lata temu. To Zagłada Lisów wygra. 2-1 dla Pomowca. Będzie remis po 1, zobaczycie. Będzie po 1. No to w końcu jak typujesz? Nie mam pojęcia, remis. 1-1? Mhm. To ja dam 2-3 dla Pomowców. A ja odważnie zagram. 4-1 dla Pomowca. Dobra, pierwszy mecz mamy już przeanalizowany po całości. Mecz numer 2. Wymakracz Długosiodło. Długosiodło to jest polska stolica grzybów. A wymakracz to jest co? Wymacacz? Co to jest wymakracz? Takie coś jak wymaszka, tylko... Wymakracz to jest rzeka. Kąpałeś się kiedyś w wymakraczu? Nie, ale używam silanu do płukania. Tego? Ubrań. Ale to... co to ma wspólnego? No nic. Wymakracz gra z Krasnosielcem. Wymakracz jest lepszy. 2-0 dla nich. Ja też daję 2-0. A ja 3-1 dla Wymakracza. A może coś bliżej Warszawy, żebyśmy mieli w ogóle pojęcie jakiekolwiek. Bliżej Warszawy? Dobra, panowie, to teraz Dolny Śląsk. To jest mecz Ligi Okręgowej. Bardzo ładnie. I to jest pierwszy mecz w Lidze Okręgowej, który rozegra, pierwszy historyczny po awansie, Galacticos Solna. To ci ze Sztokholmu? To Szwedzi grają. Galacticos Solna gra z KS-em Żurawina. Panowie, jaki jest wasz stosunek do Żurawiny? Przerywany. Ja to żurawinówki nie lubię. Jest sok żurawinowy. I to podobno coś pływa, ale nie wiem. Na chuja. To Galacticos Solna. O kurwa. Solna wygra. Ile? Z 1-0. To ja daję 1-3. Że w Dubsko Solna? To ja 2-1. No. Dla kogo? Dla Iksola. A, bo nie lubi żurawiny, tak? Dobra, panowie, wjeżdżamy na wyższy poziom, bo to chyba jest czwarta liga. I zespół o uroczej nazwie Iskierka Śmierdnica. Iskierka Śmierdnica? Gra ze Spartą Węgorzyno. To jest Dolny Śląsk? Czwarta liga, no prawie. To jest czwarta liga zachodniopomorska. Pendolino to 2 godziny. 4-1 dla miejscowych. Nie, 4-2. 4-2. A ja myślę, że wygrają i tamci inni. Sparta wygra. Ile? 2-1 Sparta wygra. 1-1 będzie, panowie, co wy pierdzielicie? To się chuj znamy. Piwo sobie weź, kurwa. Wypiłem. Cóż, żeś wypił? Dobra, panowie, to szybko przechodzimy do następnego meczu. Puchar Polski. Och, tutaj już w ogóle chuj na Lubelszczyzna. Turturze Rogi. No? Kontra Wenus Oszczepalin. Turturze Nogi Kurza Dupa. I Wenus Oszczepalin. Obrzezalin. Turturze Rogi wygra 4-1. A ja obstawiam remis. Ile? 2-2. 1-1. No masz, kurwa, rozstrzał jak pod Stalingradem. Dobra, eksperci, mecz następny. Polonez, z jakiej miejscowości jest Polonez? Polonez z Warszawy. Ja tam z mordy. Z mordy jest. Polonez z mordy. Polonez studiowałem kiedyś ich ligę. Znaczy, 5 lat studiów masz za sobą, tak? Kurwa, na Polonezie, no. O lidze, w której występuje Polonez mordy. Tak. Polonez mordy kontra Phoenix Siennica. Polonez wygrywa. Ale ile? No podpowie coś ludziom. 2-0. A ja kontrowersyjnie 1-2. Dla mnie tam będzie 1-3. Co, Polonez w dupę u siebie? Pewnie, że tak. Jeszcze jest... No to znacie chyba, nie? Nie. A. Gwiazda Wielkie Oczy. Znaczy ty... Ja tam byłem na meczu. 15 lat temu. Sędzia liniowy się przestraszył i zostawił chorągiewkę i uciekł. A nie grają z Miękiszem? Nie, grają z Leśnikiem Płazów. Ja znaj kopierdolę. 3-1. 3-1, zająłeś mi wynik. A, no to 3-0, dobra, żeby nie było. No to ja zgodnie tutaj z sugestią 3-1. Ekspertów typuję 0-6. Co, 6-0 wygrają z nową dziurą? Tam im wpierdolą, także kurde. Dobra, ostatni, więc koncentracja. Tarzani Wrzeszczyna. Tarzani czy Tarzani? Tarzaninowie. Oglądaliście Tarzana?
Ja oglądałem George prosto z drzewa, jak w drzewo przydymał. Tarzani Wrzeszczyna kontra Fortuna Wieleń. To jest puchar. To będzie remis. 1-1. To jest okręg Piła. Pile było jak w kile, każdy miał czerwone ryby. A Fortuna to jest browar taki, kurna, w Wielkopolsce, nie? Nie wiem, nie piłem go nigdy. Piłem kiedyś lubuskie, było całkiem fajne. Tak odnośnie Wielkopolski. Przysłowiowe Tarzany 3-1. 1-1. 1-2. No dobra, no to był ostatni chyba mecz. No teraz chyba wszyscy wiedzą już, jak typować. Teraz to już będzie łatwizna. Przypominam, że najlepsi typerzy wygrywają koszulki kartofiskowe i jakieś tam książki piłkarskie, a gdzie się do tego konkursu zgłosić, to będzie w komentarzu pod filmikiem. O, radiowóz jedzie. Gdzie? A taki żarcik był humorystyczny. Sytuacyjny. No dobra, koniec. Kończymy w radiowozie.